Rozdział drugi. Szamanizm na mapie świata. Szamanizm praktykowany jest na ogromnych obszarach w wielu różnych rejonach świata. Klasyczne źródła literatury dotyczącej szamanizmu skupiają się szczególnie na Syberii. Sam termin szaman został zaczerpnięty z języka rosyjskiego i pochodzi od tunguskiego słowa saman. Jednakże formy szamanizmu występują również w Ameryce Północnej i Południowej, wśród australijskich aborygenów, w Indonezji, południowo-wschodniej Azji, Chinach, Tybecie i Japonii. Być może w tym punkcie powinniśmy również dokonać rozróżnienia między szamanizmem i mediunizmem, ponieważ obydwa wykorzystują stany transu. Zazwyczaj szamanizm jest aktywny, a mediumizm pasywny. W szamanizmie duch wychodzi, podczas gdy w mediumizmie boska siła wchodzi. W kategoriach tego drugiego systemu mieści się na przykład pytyjska wyrocznia ze starożytnych Delf, która w świątyni Apolla pod wpływem boskiej inspiracji w transie wygłaszała proroctwa lub pewne współczesne formy spirytualizmu, łącznie z channelingiem, gdzie uważa się, że starożytni bezcieleśni mędrcy komunikują się z żyjącymi ludźmi poprzez ciało owładniętego transem medium. Pewnego rodzaju mediumiczną kategorię stanowi również ciemniejszy aspekt wudu na Haiti, w którym, jak się twierdzi, boscy jeźdźcy lub bóstwa Loa zstępują na owładniętych transem uczestników ekscentrycznych tanecznych rytuałów i jeżdżą na nich w szale. Media w transie nie pamiętają swoich wizji, działając jedynie jako bierne kanały dla otrzymywanych objawień. W szamanizmie z kolei ekstatyk zachowuje pełną świadomość odmiennego stanu i bierze całkowitą odpowiedzialność za to, co wydarzy się podczas wizjonerskiej podróży. Omawiane dalej regiony świata są głównymi miejscami występowania tradycyjnego szamanizmu. W różnych fragmentach tej książki będziemy oczywiście odwoływać się do tych podstawowych obszarów i specyficznych szamańskich praktyk i wierzeń. Syberia. Ten ogromny obszar, od Uralu na zachodzie do gór altajskich na południu i Oceanu Arktycznego na północy, rozciąga się poprzez tundrę, żyzne, równe i urwiste, bogate w minerały pasma górskie. Jest także domem wielu różnych egzotycznych ludów. Żyją tu Buriaci i Goldi oraz hodowcy reniferów, nomadyczni Czukczowie z północnego wschodu, tureckojęzyczni Kirgizi, Jakuci, Ujghurowie i Altajowie oraz Ewenkowie i inne sąsiednie plemiona z tunguskojęzycznego rejonu rzek Jenisej i Lena. Tutaj szaman jest zarówno uzdrawiaczem i ekstatykiem, który podejmuje podróże i do nieba, i do świata zmarłych w poszukiwaniu zbiegłych dusz odpowiedzialnych za choroby. Szamani z tego regionu posługują się również wróżbami i jasnowidzeniem, a czasami potrafią także dotknąć rozżarzonych węgli, nie odnosząc oparzeń. Buriaci rozróżniają białych szamanów, którzy kontaktują się z bogami, i czarnych szamanów, którzy przywołują duchy, podczas gdy Jakuci przeciwstawiają sobie bogów powyżej, których uważają za pasywnych i stosunkowo bezsilnych, bogom poniżej, którzy mają bliższe powiązania z ziemią. Jakuci wierzą, że panowanie nad ogniem przekazał im Ulu Toyen, przybywający na zachodzie w trzecim niebie. Ten bóg stworzył również ptaki, leśne zwierzęta i lasy. Altajski szaman składa w ofierze konia. Zwraca się do pana ognia, okadza swój rytualny bęben, przywołuje zastępy duchów, a potem wzywa Markuta, ptaka niebios. Po zawiłej ceremonii oczyszczenia gwałtownie uderza w bęben, sygnalizując, że wznosi się do nieba razem z duchem martwego konia. Kiedy w swojej wizjonerskiej świadomości wzniesie się przez kilka niebios, rozpoczyna rozmowę z Bogiem Stwórcą, Yayutsi. Kłania się również Księżycowi i Słońcu. W końcu przybywa do niebiańskiej siedziby Bai Ulgana, gdzie szczegółowo poznaje przyszłe warunki pogodowe i wielkość plonów. Następnie wpada w stan ekstatycznego wyzwolenia.
Mszero Lajdy zauważa, że Bajulgan prawdopodobnie jest bogiem atmosfery i że ofiarowywanie koni bogowi nieba i burzy nie jest rzeczą rzadką wśród indoeuropejskich szamanów. Czukczowie wierzą, że z duchami można kontaktować się w snach, a szaman korzysta z ich pomocy przy odzyskiwaniu utraconych dusz chorych pacjentów, otwiera czaszkę pacjenta i wpuszcza z powrotem duszę, którą właśnie schwytał w formie muchy lub pszczoły. Szamani Goldi specjalizują się w rytuałach pogrzebowych, wprowadzając zmarłego w zaświatę. Jego ciało razem z pożywieniem na podróż układa się na saniach. Wtedy szaman prosi swoje duchy opiekuńcze o przewodnictwo, gdy będzie towarzyszył mu w drodze do krainy zmarłych. Następnie w zaświatach odnajduje jego krewnych, aby duszy zmarłego zapewnić należyte przyjęcie w świecie pozagrobowym. Dopiero wówczas szaman powraca. Szamani Ewenków również towarzyszą duszom zmarłych w drodze do zaświatów, gdzie zmarli prowadzą życie zasadniczo podobne do tego, jakie wiedli poprzednio. Nadal łowią ryby i polują, choć nie są widoczni dla oczu śmiertelników. Szamani Ewenków wchodzą poprzez wiry wodne do kosmicznej rzeki, gdzie spotykają Khargi, duchy niższego świata. Khargi mogą pomóc szamanowi przeciwstawić się działaniom złych duchów, które kradną dusze żyjących lub sprowadzają niepowodzenie w polowaniu. Ameryka Północna. Jak już widzieliśmy, szamanizm występuje również w Ameryce Północnej, wśród Eskimosów z Alaski, w społeczności Tlingit z północno-zachodniego wybrzeża, wśród myśliwych, rybaków i zbieraczy, Pawiotso z zachodniej Nevady, wśród Apaczów, Mescalero i Chiricahua, myśliwych z Teksasu, Arizony i Nowego Meksyku, Siouxów Lakota z Dakoty, a także Nez Perez, Ojibwa, zwanych również Chippewa, Zuni i Twana. Szamańskie tradycje nadal są żywe wśród Indian z wybrzeża Pacyfiku, takich jak Pomo i Salish, Chumash, którzy wcześniej zajmowali rejon wokół Oyai, i wśród tubylczych plemion takich jak Yurok, Wintu i Karok z północno-zachodniej Kalifornii. Jednakże w rodzimych, północnoamerykańskich społecznościach trudno jest odróżnić szamanów od innych przedstawicieli świętej wiedzy, kapłanów, znachorów i czarowników. Ekstatyczny ruch, zwany religią tańca ducha, który rozwijał się przez cały wiek XIX, wniósł mesjanistyczny akcent do rodzimej amerykańskiej tradycji poprzez skupienie się na wizji końca świata i przyszłej odnowy naszej planety, która dokona się za sprawą Indian, zarówno zmarłych, jak i żywych. Religia tańca ducha rzeczywiście wykazała mistyczne tendencje. Praktykujący wchodzili w stan transu, a tancerze często stawali się uzdrowicielami. Różniła się jednak od tradycyjnego szamanizmu tym, że czyniła go potencjalnie kolektywnym doświadczeniem dla jej członków. Tym niemniej, spotykamy tutaj również przykłady czystego szamanizmu. Szamani Pawiotso wchodzą w stany transu i w wizji ducha lecą odzyskać utracone dusze i dokonywać uzdrowień. Przy odpowiednich okazjach odprawiają również ceremonie służące kontrolowaniu pogody, sprowadzając deszcz w razie potrzeby, zatrzymując chmury lub roztapiając zamarznięte rzeki. Pod tym względem są niezwykle podobni do swoich syberyjskich odpowiedników. Chumaska, Zachorka, Czekłeś w 1985 roku powiedziała badaczowi Williamu Nowki, że swoje rodzime dziedzictwo poznała dzięki stosowaniu ziela snu, bylicy pospolitej. Przybyła do lokalnego uzdrawiacza z Point Conception, pościła przez 4 dni i noce, następnie sama udała się na pobliską górę. Tam zażyła zielę, żeby uzyskać wizję. We śnie otrzymała duchowe imię i ujrzała przeznaczoną jej ścieżkę uzdrawiania.
Również Indianie Jurok, Wintu i Karok zwracają szczególną uwagę na sny, oczekując oznak omenów, złych wróżb i psychicznego ataku. W tych kulturach na przykład pojawienie się sowy we śnie może być znakiem, że zły szaman usiłuje wyrządzić jakąś krzywdę. Takie zdarzenie, pojawiające się jako wyobrażenie lub w inny sposób, wywołuje poważny stres, często powodujący chorobę u tego, kto miał to doświadczenie. Czasami wroga siła przenoszona jest przez uma, rodzaj psychicznej strzały wystrzeliwanej nocą w kierunku ofiary, i wówczas, żeby wyleczyć ofiarę, szaman uzdrowiciel musi wyssać te strzały z jej ciała. Apacze bardzo boją się zmarłych, szczególnie zmarłych krewnych, oraz chorób, które są wynikiem kontaktu z pewnymi zwierzętami, takimi jak niedźwiedzie i węże. Podobnie jak Indianie z północnej Kalifornii, Apache również boją się sowy, gdyż wierzą, że duchy pojawiają się w tej formie. Chorobę powstałą w wyniku nękania przez duchy nazywają chorobą ducha, sowią chorobą albo chorobą ciemności. Apache, lękając się tego rodzaju ataku, mogą wykorzystać moce szamana uzdrowiciela, który śpiewa nad pacjentem, by ustalić naturę zaczarowania. Dick Mohwi z plemienia Paviozzo opisał, jak w wieku 50 lat podczas snu w jaskini w pobliżu Daytona otrzymał swoje pierwsze szamańskie wizje. W stanie świadomego snu Mohwi doświadczył mistycznego spotkania z wysokim, chudym Indianinem trzymającym pióro z ogona orła. Indianin ten nauczył go metody leczenia chorób. W swojej praktyce szamańskiej Mohwi wykorzystuje teraz stany transu. Palę przed wejściem w trans. Kiedy jestem w transie, nikt nie czyni żadnego hałasu. Wychodzę zobaczyć, co spotka pacjenta. Kiedy zobaczę trąbę powietrzną, wiem, że to ona spowodowała chorobę. Jeśli widzę pacjenta chodzącego po trawie i kwiatach, znaczy to, że wyzdrowieje. Wkrótce wstanie i będzie chodził. Kiedy widzę pacjenta zbierającego świeże kwiaty, wiem, że wróci do zdrowia. Jeśli kwiaty są zwiędłe lub wyglądają, jakby ściął je mróz, wiem, że pacjent umrze. Czasami w transie widzę pacjenta chodzącego po ziemi. Jeśli zostawia ślady stóp, znaczy to, że będzie żył. Ale jeśli nie ma śladów, nie mogę go wyleczyć. Wychodząc z transu śpiewam. Śpiewam coraz głośniej i głośniej, aż stanę się całkowicie świadomy. Wtedy ludzie stawiają mnie na nogi i idę leczyć. Meksyk. Meksyk jest ojczyzną wielu szamańskich kultur. Ponieważ jednak w tym rejonie zachodniej półkuli rośliny halucynogenne występują w szczególnej obfitości, spotykamy się tutaj z niezwykle silnym wpływem szamanizmu psychodelicznego. Przykładem mogą być Yaqui z północnego Meksyku, którzy rytualnie palą kwiaty żółtej Genista canariensis, zawierające cytozynę, oraz Huichol, którzy odbywają swoje pejotlowe pielgrzymki w świętej krainie na pustyni północno-środkowego Meksyku. Część tej psychodelicznej tradycji stanowią również Indianie Tarahumara z Chihuahua, którzy do tezguino, sfermentowanego napoju z kukurydzy, dodają czasami datura inoxia. Wiele szczebów meksykańskich Indian spożywa również święte grzyby, które są jednym z elementów służących sprowadzaniu wizji. Wśród tych szczebów są Mazatekowie, Chinantekowie, Zapotekowie i Mixtekowie. Wszystkie wywodzą się z rejonu Oaxaca. Ten rodzaj szamanizmu oraz święte rośliny omówione są w rozdziale 5. Ameryka Północna. Cechę charakterystyczną tego regionu stanowi wiele egzotycznych praktyk leczniczych. Nie wszystkie mają charakter szamański. Różnica między curandero i szamanem nie zawsze jest wyraźna. Istnieją tu także różne tradycje spirytystyczne, które nie mają nic wspólnego z szamanizmem.
Na przykład praktyki francuskiego spirytualisty Alana Kardeka znalazły szeroki oddźwięk w Brazylii. Podobnie jak Macumba, magiczna religia podobna do haitańskiego wudu, łącząca w sobie rodzime przesądy ludowe, afrykański animizm i aspekty chrześcijaństwa. Szamanizm w Afryce Południowej, podobnie jak w Meksyku, ma zabarwienie psychodeliczne, robiąc częsty użytek z tropikalnych roślin zawierających halucynogenny alkaloid. Szamani z lasów górnej Amazonii szeroko stosują Banisteropis vinae, gdyż uważa się, że powstające pod jego wpływem wizje reprezentują spotkania z siłami nadprzyrodzonymi. Jest tak w przypadku Jivaro z Ekwadoru, Shipibo Konibo, Kampa, Sharanahu i Kashinahau ze wschodniego Peru oraz Indian Sione ze wschodniej Kolumbii. Sławny Eduardo Calderón, peruwiański artysta i szaman, któremu poświęcono antropologiczny dokument Eduardo de Hiller, stosuje halucynogenny kaktus San Pedro, używany w peruwiańskim szamanizmie nieprzerwanie od około 3000 lat. Calderón jest w pewnym sensie przypadkiem specjalnym. Łączy bowiem szamańskie wizje transowe z modlitwami i inwokacjami do Jezusa Chrystusa, Marii Panny i innych znaczących postaci z tradycji chrześcijańskiej. Australia. Australijscy aborygeni szamana lub czarownika zwą Karadi, czyli bystrym człowiekiem. Kultura aborygenów liczy sobie co najmniej 40 tysięcy lat. Przypuszcza się, że te ludy przywędrowały do Australii z południowych Indii, docierając do Cape York przez Półwysep Malajski i wschodnie Indie. Głównymi regionami, w których tradycyjna religia aborygenów jest nadal kultywowana, są ziemia Anhema w północnej Australii i pustynia w środkowej Australii, choć istnieją także rozproszone społeczności w innych rejonach. W przekonaniu australijskich aborygenów choroby, śmierć i wypadki powodowane są przez działania magiczne lub animistyczne. Szaman działa w świecie, w którym praktykowana jest zarówno magia imitacyjna, jak i transmisyjna. Tutejsi czarownicy wiedzą, jak zaśpiewać kogoś na śmierć i skierować kość. Jest to rodzaj magii projekcyjnej, w której skierowuje się na ofiarę kość kangura lub starannie przygotowany patyk. Szamański aspekt kultury aborygenów stanie się jaśniejszy, kiedy przyjrzymy się inicjacji znachorów. W szczepie Arunta kandydat staje u wejściu określonej jaskini, gdzie zostaje zauważony przez duchy czasu snu, które rzucają w niego niewidzialną lancą, przebijającą jego szyję i język oraz drugą, która przechodzi przez jego głowę od ucha do ucha. Kiedy kandydat pada martwy, duchy wnoszą go do jaskini i wymieniają jego wewnętrzne organy na nowe. W jego ciele umieszczają również magiczne kryształy kwarcu, od których później zależeć będzie jego moc. Powracając do swojej społeczności jako odrodzona osoba, ma już nową pozycję szamana uzdrowiciela, choć zwykle jeszcze przez rok nie będzie występował jako Karadi. Moc kryształów wypływa z faktu, iż uważane są za ucieleśnienie esencji Bajame, ojca wszech rzeczy, lub wielkiego boga nieba. Aborygeni Wiradjeri z zachodniej Nowej Południowej Walii opisują Bajame w pełnych czci terminach, a jednak z ich legend posiada wyraźnie szamański charakter. Dla Wiradjeri Bajame jest ogromnym starcem z długą brodą. Dwa wielkie kryształy kwarcu sięgają od jego ramion do nieba. Bajame czasami pojawia się aborygenom w snach. Z jego przyczyny święty wodospad ciekłego kwarcu spływa na ich ciała, wchłaniając ich całkowicie. Następnie wyrastają im skrzydła, zastępujące ich ręce. Później śniący uczy się latać i Bajame wkłada mu w czoło kawałek kwarcu, umożliwiający widzenie wewnątrz fizycznych obiektów. Potem w ciele nowego szamana umieszczony zostaje także wewnętrzny płomień i niebiański sznurek. Kryształami posługują się również
Czeparas, Queensland. Uważa się tutaj, że znachorzy po połknięciu kryształów kwarcu ulatują do nieba. Dzięki kontaktowi z Targanem, panem tęczy, potrafią także sprowadzić deszcz. Tymczasem znachorzy ze szczepu Wurunieri utrzymują, że ich magiczne moce pochodzą od niebiańskiej istoty Bunnil, do której duchy zniosły ich przez dziurę w niebie. Ta niebiańska kraina jest również krainą zmarłych. Szamani australijscy, podobnie jak szamani na Syberii i w Ameryce Północnej, odczytują ze snów magiczne zapowiedzi zbliżającego się nieszczęścia. W pewnych wypadkach tajemniczeni wydają się wychodzić z ciała, by postrzegać zdarzenia na odległość. Szamani do sprowadzenia odmiennego stanu świadomości, służącego celom magicznym, prawdopodobnie używają również warkotek. Kiedy warkotkę prędko obraca się w powietrzu, powstaje jedyny w swoim rodzaju dźwięk, uważany za głos Bajami. W tym czasie obecni wpatrują się w ogień, płonący w środku świętego kręgu. Wówczas w płomieniach zaczynają pojawiać się wizje. Bystrzy ludzie potrafią podobno tarzać się w ogniu i rozrzucać płonące węgle, nie ulegając poparzeniu. Szamani posługują się również niewidzialną linią ognia, która łączy ich z bajami i pomaga wznieść się do nieba. Pod tymi względami wierzenia i praktyki australijskich aborygenów posiadają wszelkie znamiona klasycznego szamanizmu. Indonezja i Malezja. Tutejszych szamanów cechują także umiejętności znane w innych religiach świata, m.in. stany transu, magiczny lot i kontakty z duchami. W poszukiwaniu wizji szamani szczepu Menanggabau odchodzą głęboko w dżunglę lub na szczyt wysokiej góry. Ibańscy szamani podejmują głodówkę, śpią w pobliżu grobu lub przebywają na wierzchołku góry, dopóki od opiekuńczego ducha nie otrzymają magicznych mocy. Ibanowie traktują inicjację szamanów jako metafizyczny, restrukturyzujący proces wykazujący silne podobieństwa z przytoczoną wcześniej religią aborygenów. Rozcinają jego głowę, wyjmują mózg, myją i odnawiają go, by dać mu jasne zrozumienie, umożliwiające wniknięcie w tajemnice złych duchów i zawiłości choroby. Wysypują złoty pył w jego oczy, by dać mu ostrość i siłę widzenia, potrzebną, żeby widzieć duszę, gdziekolwiek by wędrowała. Na końcach palców zaczepiają mu haczyki, żeby mógł schwytać duszę i trzymać ją mocno. I na koniec przebijają jego serce strzałą, żeby stał się czuły i współczujący dla chorego i cierpiącego. Także diakowie w swoich legendach mówią o szamańskich podróżach do nieba. Bóg Tupa Jing zauważył, że diakowie są bliscy samozagłady, gdyż nie znają lekarstw, a z chorobą walczą poprzez palenie chorych. Dlatego uratował pewną kobietę ze stanu pogrzebowego. Gdy wzniosła się w obłokach dymu, wziął ją do nieba i pouczył w sztuce medycznej. Potem zdołała powrócić na ziemię i przekazać tę cenną wiedzę. Również tutejsze pojęcia o duchach i chorobach są podobne jak w innych szamańskich kulturach. Kubus z Sumatry wierzą, że człowiek zapada na chorobę, kiedy duch opanowuje jego duszę. Szamanów zwanych tutaj Malim wzywa się dla odprawienia egzorcyzmów. Podczas tego seansu Malimowie tańczą, wpadają w trans i wówczas główny Malim jest w stanie zobaczyć duszę pacjenta i odzyskać ją. W niektórych przypadkach, podobnie jak na Syberii, szamani wędrują w zaświaty. Jest tak u diaków, gdzie Manang, czyli szaman uzdrowiciel, wpada w stan transu podczas ceremonii uzdrawiania zwanej Belian i wędruje w zaświaty, by odzyskać duszę pojmaną przez ducha. Czasami Munang musi zwabić złego demona z powrotem do domu pacjenta i zabić go. Tymczasem u Karobatak
Gdy ktoś umrze, kobieta szaman wprowadza się tańcem w stan ekstazy, a potem objaśnia duszy, że przeszła proces śmierci. Podczas późniejszej ceremonii odsyła bezcielesną duszę do krainy zmarłych. Wschodnia Azja i Bliski Wschód. Tutaj szamanizm i animizm poprzedziły lepiej znane i dominujące religijne systemy, takie jak buddyzm i konfucjonizm. Tybańscy szamani Bon mówią o świętej linii, która w przeszłości łączyła kapłanów z niebiańskimi siedzibami bogów i podobno nawet dzisiaj używają swoich bębnów do poruszania się w powietrzu. Podobnie jak gdzie indziej, tutejsi uzdrawiacze podejmują poszukiwania duszy pacjenta, jeśli uznają, że taka była przyczyna choroby. Również Lolo z południowego Yananu uważają, że dawniej ludzie z większą swobodą poruszali się między niebem a ziemią. Wśród tego ludu szaman kapłan odprawia również rytuały pogrzebowe, otwierając pomost do nieba i pomagając zmarłemu odnaleźć drogę wśród gór i rzek do drzewa myśli i innych pośmiertnych sfer. Pod wpływem chińskiej magii szamani z Yunnanu uprawiają również wróżbiarstwo i podejmują wizyjne podróże na koniu w pościgu za utraconą duszą. Kiedy w Chinach w I wieku konfucjonizm został ustanowiony religią narodową, wygnano ekstatyków, szamanów i wróżbitów, a niektórych zabito. Jednakże pewne szamańskie ślady pozostały w tradycji taoistycznej, którą wciąż podtrzymują klasztory i świątynie w całym kraju. W szczególności państwo Chu było twierdzą chińskiego szamanizmu. Najwyraźniejsze związki między taoizmem i szamanizmem występują w praktykach medytacyjnych. Taoiści przy pomocy kadzidła posyłają swoje modlitwy do nieba, uderzając o siebie kawałkiem drewna w monotonnym rytmie, podobnie do szamanów syberyjskich uderzających w bębny i wierzą, że w jaskini serca mogą odkryć duchowego przewodnika. Gdy medytacyjne doświadczenie staje się realniejsze i wzrastają zdolności wizualizacyjne i kontrola oddechu, wówczas taoiści razem z duchowym przewodnikiem wędrują do odległych, mistycznych sfer. Być może spotykają się z bogami mieszkającymi wśród gwiazd. Postępując w ten sposób, medytujący taoista zachowuje się dokładnie tak samo jak szaman. Według Larego Petersa, tamangowie z Nepalu również praktykują autentyczną formę szamanizmu, która, choć wykorzystuje elementy hinduizmu i buddyzmu, wydaje się poprzedzać je jako duchowa tradycja. Birendra, główny informator Petersa, był synem Bombo, czyli szamana, i gdy miał 13 lat, doświadczył spontanicznego stanu demonicznego opętania, które ujawniło jego powołanie. Pod kierunkiem ojca oraz ducha zmarłego dziadka Bhirendra nauczył się świadomie wchodzić w stan transu i w odpowiednim czasie aktywować duchowe światło między oczami, które umożliwia odbywanie magicznego lotu poza ciałem. Bhirendra opisał Petersowi wizję, w której udał się do najwyższego nieba na spotkanie z najwyższym szamańskim bóstwem Gesarem Gelapo. Wszedłem do pięknego ogrodu z różnokolorowymi kwiatami. Był tam również staw i złote lśniące drzewa. Obok stawu wznosiła się wysoka budowla sięgająca nieba. Jej złota klatka schodowa miała 9 stopni prowadzących na szczyt. Wszedłem po tych 9 stopniach i zobaczyłem Gesara Gelapo na szczycie. Siedział na białym tronie usłanym kwiatami duszy. Odziany był na biało i jego twarz była zupełnie biała. Miał długie włosy i białą koronę. Dał mi mleko do wypicia i powiedział, że osiągnę wiele szakti, których powinienem użyć dla dobra moich ludzi. Szamanizm występuje również w odludnych rejonach Japonii. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż jest prawdopodobne, że przed nastaniem buddyzmu w III lub IV wieku
Tunguskie i altajskojęzyczne szczepy wywarły kulturowy wpływ na Japonię. Miko, czyli szamanki, częściej niż szamanów nadal można spotkać w małych wioskach, gdzie posługują się transem, telepatią, mediumizmem, wróżbiarstwem i kontaktują się z bóstwami opiekuńczymi lub duchami zmarłego. Jednak w większych miastach rolę szamanek przejął rytuał Shinto. Jasne jest jednak, że szamańskie epizody mogą zdarzyć się także współcześnie. Dowodem tego jest szczególny przypadek Deguchi Onisaburo, który dał początek religijnemu ruchowi Omoto. W 1898 roku Deguchi, który według relacji był wątłym chłopcem, został pobity przez kilku hazardzistów i o mało nie zmarł. Niedługo potem zapadł w stan śpiączki. Gdy odzyskał świadomość, oświadczył, że odbył podróż do jaskini na górze Takakura, gdzie pościł. Potem wędrował przez sfery nieba i piekła. W czasie tej podróży został obdarzony nadprzyrodzonymi mocami, takimi jak jasnowidzenie i jasnosłyszenie, i ujrzał przeszłość aż do chwili stworzenia świata. Jednym z jego wizyjnych doświadczeń było spotkanie z królem zaświatów, który w jednej chwili potrafił zmienić się z siwego starca o łagodnym obliczu w przerażającego, demonicznego monarchę z błyszczącą czerwoną twarzą, oczami niczym zwierciadła i płonącym językiem. Deguchi został następnie zabity, rozcięty na pół ostrzem o kształcie gruszki, roztrzaskany o skały na kawałki, zamrożony, spalony, porwany przez śnieżne lawiny i przemieniony w boginię. A jednak, mimo tych wszystkich zatrważających zdarzeń, znalazł się następnie w centrum świata, na szczycie ogromnej, osiowej góry Sumeru. Tutaj uzyskał wizję rzeki prowadzącej do raju. Przed nim na kolosalnym lotosie stał cudowny pałac ze złota, agatu i klejnotów. Otaczały go niebieskie góry i złote, pluskające fale jeziora. W powietrzu ponad nim fruwały złote gołębie. Poniekąd szkoda, że te doświadczenia doprowadziły Deguchiego do mesjanistycznych pretensji. Podczas I wojny światowej oświadczył, że jest inkarnacją Maitreya, przyszłego Buddy, którego przeznaczeniem jest zstąpić z nieba Tusita, by zbawić ludzkość. Zalecał również pewną formę duchowego leczenia, które wiązała się z medytacyjnym zjednoczeniem z bogami. Z czasem pisma Deguchiego objęły ponad 80 tomów. Jego sekta wciąż istnieje, mimo że Deguchi zmarł w 1948 roku w wieku 78 lat.